A miałam niedawno sen. W tym śnie spotkałam dziewczynę. Ona była bardzo obciążona i bardzo sfrustrowana. Bardzo dużo robiła. Starała się, nie wiem, czy to była praca zawodowa, cokolwiek, co robiła w życiu. Po prostu była bardzo utrudzona tym i sfrustrowana tym, że jej tak nie wychodzi, jak wychodzi mi. Ja jestem tylko tutaj przykładem, ale ona po prostu miała taką postawę. I ja powiedziałam do niej jedno słowo. Zwróć tą swoją energię w tą stronę, gdzie jest twoja miłość. Musisz kochać to, co robisz. Nie chodzi o to, żeby teraz porzucać na przykład swoją pracę albo porzucać, nie wiem, zajęcia domowe, których się nie kocha, tylko chodzi o to, żeby zwrócić swoją uwagę na to, co się kocha. Jak ja się narodziłam na nowo, to dostałam dziedzictwo, tak jak każdy z was. I u mnie objawiło się to tym, że po pierwsze, z zimnej Zozy, która w ogóle nie chciała mieć dzieci, ja zapragnęłam mieć dzieci. Po drugie, od razu zostałam przeflancowana w swojej firmie do miejsca, gdzie ja miałam w ogóle poprowadzić gazetę. Ja nie wiedziałam, że ja potrafię pisać i że ja kocham pisać. Po prostu to się w moim życiu zadziało. I ja nie musiałam tutaj nic robić. Na początku jest tak, jak się nawracamy, jak się rodzimy na nowo, że wchodzimy z automatu w jakieś rzeczy. Jakieś rzeczy chwytamy bezboleśnie i w ogóle to jest łaska. A później musimy rozpoznać, co jest nasze. I teraz, dlaczego nie rozpoznajemy, co jest nasze? Bo to jest tak bardzo nasze, że to jest tak bliskie ciału, że wydaje nam się, że to jest normalne. Kiedyś Agata, jak tylko się odważyłam po raz pierwszy do niej podejść i porozmawiać, powiedziała do mnie, bo ja bardzo chciałam przeżywać Boga głębiej. Ona powiedziała do mnie, dobrze, a co lubisz robić? Co ci wychodzi? Zobacz, co masz. Zobacz, co masz. I w ogóle na to się skieruj. I tam będzie pluskać ten strumień wody. Tam będzie w ogóle to, wiecie, te motyle w brzuchu. I to jest bardzo proste. To jest jedna rzecz, żeby się zwrócić do tego, co kochasz. Co kochasz. Druga rzecz. Pisałam o tym Dewie, ale zapomniałam. Bo mam też od razu trzecią. Wiem. Związana z telefonem i z moim wyjazdem do Korei. Po przyjeździe z Korei okazało się, że w ogóle mam zapchany telefon. Nagle zaczęłam dostawać informacje, że za chwilę nie będę mogła wysyłać maili, że muszę sobie zwolnić albo dokupić pamięci, bo już mi nie robi kopii zapasowej. I non-stop byłam bombardowana tym wszystkim, a ja przecież miałam drogocenne pamiątki z Korei pod tytułem zdjęcia, filmiki i tak dalej. Oczywiście byłam nastawiona na to, żeby na maksa przeżywać, więc nie robiłam tego, nie chodziłam w ten sposób, że z telefonem i tylko po prostu doświadczałam tego, co tam było. Ale narobiłam mnóstwo zdjęć i nakręciłam mnóstwo filmików. Jaki jest tego wykład? I dzisiaj było o tym mówione. Nie możemy magazynować tego, co jest naturalne. Bo stracimy zasięg i stracimy w ogóle swoją pojemność. Nasza pojemność jest po to, żeby tamtędy w ogóle płynęło ponad naturalne. Więc wam powiem, bo jestem też winna wam, tego, jak odebrałam tą podróż, bardzo króciutko. To była dla mnie w ogóle podróż bardzo mistyczna. I ja w trakcie tej podróży zaczęłam zauważać różne rzeczy, które po prostu składały mi się w jedną całość i pokazywały, że to było coś, co rzeczywiście miało połączyć nas z tym namaszczeniem, które jest nad kościołem Yoido. Zacznę od tego, że w momencie, kiedy rozważałam tą podróż,
podeszła do mnie, ona nic nie wiedziała o tym, Jola Fryc. Byłyśmy na tej nocnej modlitwie, jednej z trzech, które się odbyły. I Jola powiedziała, stojąc przed książką Davida Yonggi-cho, że to nie przypadek, że mój syn tam pojechał. I ja wtedy chwyciłam za tą książkę. To było po pierwsze. Później planowałam tą podróż. Bardzo długo jakby przesuwałam terminami, bo zmieniały się relacje, cen i takie, i różne inne rzeczy, tak, różne okoliczności. Ja nie wybrałam tych terminów, ale okazało się, że w ogóle jechałam tam a 7. Później był 8, 9, 10, 11 i 12. Te liczby mają znaczenie. 7 to Chrystus, 8 to jest pasterz, 9 to jest ewangelista, 10 to jest nauczyciel, 11 prorok, 12 apostoł. 11 dnia był przełom, bo poznałam wtedy tego pastora, a 12 było dopełnienie. 9 notabene głosiłam Ewangelię po krańsku, korzystając z translatora. I po prostu ja to chwyciłam, dokładnie 9 otworzyły mi się oczy, że jestem tutaj w konkretne dni. I chciałam wam powiedzieć o jednej historii. Lecąc tam, leciałam notabene 8 godzin do przodu, czyli w przyszłość. Poczytałam sobie najpierw o takim zjawisku jet lag się nazywa. Chodzi o to, że kiedy się człowiek przemieszcza ze strefy czasowej do drugiej strefy czasowej i jest to odpowiednio duża ilość godzin, to po prostu zaburza się jego rytm biologiczny i on przestaje dobrze funkcjonować. I mój syn ten jet lag przeżywał przez 5 dni. A ja stwierdziłam, że mnie nie stać na to, żeby 5 dni być nieprzytomna, więc ja jet laga nie będę miała. Nie wzięłam tego przez wiarę. Wzięłam to przez posłuszeństwo prostym zasadom, o których przeczytałam. Przeczytałam sobie w internecie, że po pierwsze trzeba nastawić zegarek na czas docelowy, jak się wsiada do samolotu. Po drugie, trzeba postąpić zgodnie z tym czasem. Czyli jeżeli w miejscu docelowym jest noc, a ja wsiadam 8 godzin wcześniej i wcale mi się nie chce spać, to ja i tak mam spać. I tak zrobiłam. Reszta pasażerów tego lotu rzuciła się na oglądanie filmów, na jedzenie różnych przekąsek i tak dalej, i tak dalej. A ja po prostu poszłam spać. Nastawiłam sobie zegarek na czas, który był prawdziwy. To jest w ogóle informacja o tym, w jaki sposób odbierać czasy i pory. Na czas, który był prawdziwy. Na tym pokładzie ludzie odczuwali, że jest inny czas. Ja już byłam tam, gdzie miałam dolecieć. I 5:30, to jest mój biologiczny czas pobudki. Obudziłam się o 5:30 czasu docelowego. Wszyscy spali. Było pełne zaciemnienie w samolocie, słuchajcie. Wszystkie okna zasłonięte i tak dalej. No i byłam ciekawa, co jest za oknem, nie? Bo siedziałam przy oknie. Odsłoniłam to okno i słuchajcie, tam było takie słońce i widziałam w ogóle Chiny, Kazachstan i różne inne rzeczy. Trzykrotnie stewardesa do mnie przychodziła pouczyć mnie, że w ogóle oświetlam cały samolot. Oświetlam cały samolot i ludzie spać nie mogą. Ja mówię, ale ja chcę oświetlić cały samolot. Nie, znaczy wiadomo, filowałam później przez to okienko. Ale wiecie, ja chciałam naświetlić swoje oczy słońcem, bo ja już wstałam, dla mnie już był dzień. Oni cały czas mieli noc. Wysiedli z tego samolotu, byli nieprzytomni przez kolejne dni. Ja wysiadłam, bo wpatrywałam się w światło i wiedziałam, jaka jest pora i czas. I po prostu nie miałam ani w ogóle jednego objawu tego jetlaga.
Amen.